Witajcie! Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzisiaj przejdziemy do kolejnego etapu. Montaż pompy olejowej, ale ponieważ jak wiecie, tutaj jakiś czas temu mi to się wszystko przewróciło, spadło. Pozbierałem jak mogłem, wszystko zrobiłem co się dało, ale przy okazji gdzieś ta śruba poszła jedna. I tutaj teraz będę musiał się dobrze rozejrzeć po tym stole, gdzie ona jest. Chociaż chyba ją widzę, ale nie jestem pewny. Wygląda na taką. Wyciągniemy tą i powinny być identyczne. No jasne, że to jest ta śruba. Dokładnie tak. Także tu będziemy to zakładali. Mimo tego jednak jeszcze to wszystko dokładnie tu przeczyszczę. Zobaczę co i jak i wchodzimy pod ciągnik. Jedno mnie tylko zastanawia, bo miałem tutaj karton, na którym leżałem. O, jest tutaj. Jakim cudem on się znalazł tam, to nie wiem. W każdym razie mam karton. No i kładę się pod spód, zajrzę jak to tam wygląda. No, jestem już pod ciągnikiem. Spójrzcie, tutaj ta pompa wchodzi w tą. Gdzieś on się przekręca. Tutaj są te dwa otwory, w którą tą pompę będę musiał zamontować. Tu widzicie koło zębate, które napędza tą pompę olejową. No i zaraz to wszystko będę podłączał, bo tutaj jak widzicie wszystko już jest skręcone, elegancko, posmarowane jak trzeba. Mam nadzieję, że mi nic na kamerę nie kapnie tutaj tego oleju. Tam wszystko jak trzeba. Także szykuję się z pompą i będę ją tutaj montował. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wszystko widać. Chociaż jest tutaj ciemno, nie wiem jak bez latarki zgaszę. A to tak trochę lipnie. Zawsze to światełko tutaj lepiej daje. Może się udaje jakoś tutaj zamontować, zobaczymy. No słuchajcie, pompę wstępnie zamontowałem. Jeszcze muszę ją tylko tutaj podokręcać. Także przede wszystkim ważna, słuchajcie, rzecz, bardzo ważna, jeśli chodzi o montaż tej pompy. Nie wolno tego dokręcać od razu, na przykład tutaj te dwie śruby mocujecie, a potem chcecie założyć tą. Ponieważ ona wam na pewno nie będzie pasowała. To trzeba wszystko zrobić na luzie, czyli to lekko złapać, potem te pojedyncze lekko złapać i dopiero jak to wszystko już będzie połapane, wtedy można to dokręcać. Tu jest śruba 27, przepraszam. I to trzeba dosyć dobrze przykręcić. To jest bardzo ważne, dlatego że tu wychodzi ciśnienie z tej pompy, które idzie do silnika na wał. I to musi być tutaj naprawdę na wał, dobrze mówię? Czy z filtra oleju? Kurczę. Nie widzę z tej strony. Ale w każdym razie to jest bardzo istotne, żeby tędy nic nie leciało. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ponieważ wiecie, że ja z mechaniką niewiele mam wspólnego. Natomiast bardzo chcę. A to jest, wiecie jak to jest. To jeszcze trzeba tu przykręcić. Zimno trochę, słuchajcie, mróz. Wszędzie, nawet tutaj zostawiłem jeden klucz na zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że on no zamarznięty, krople wody na nim zamarznięte. Zobaczyłem. No a takie coś to jest już. No to już świadczy o tym, że to mróz chwycił. To trzeba przykręcać zawsze też na zmianę. Nie wolno jedną śrubę dokręcać, a drugą do oporu, a drugą zostawić i później ją przykręcić. To są takie rzeczy, które wymagają równego dokręcania i ważne, żeby to zachować. O, widzicie, bo ta fajna ta latareczka jest tutaj, ona niestety trochę przeszkadza, ale fajna jest, że jest na magnes i wtedy można coś, cokolwiek jakoś ją wykorzystać, żeby to miało tutaj wtedy lepsze oświetlenie. Zresztą na pewno macie jakieś tam lampki u siebie też przy pracach,
to wiecie, że takie lampki to jest dobra rzecz. O, widzicie tutaj już. To trzeba do końca, do oporu przykręcić. Widzę, że ta pompa powoli siada już tak jak trzeba. O. 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 Tu trzeba naprawdę dobrze dokręcić, bo tam też ciśnienie idzie ostro. I żeby nie było niespodzianek. Dobra, jeszcze wezmę zaraz klucz na grzechotkę, tu 17 i spróbuję to dokręcić jeszcze bardziej. No i oczywiście tak samo tą śrubę jeszcze raz poprawię. No, widzicie, już pompa tutaj jest zamontowana. I teraz zobaczcie, tutaj mam nadzieję, że to będzie widać, że z tą lampką to byłoby lepiej. Spróbujemy, o, dobrze. Tutaj widzicie, jest taka blaszka pod tymi śrubami i trzeba ją nagiąć tutaj na te rogi, żeby ta śruba podczas pracy się nigdy nam nie odkręciła. No bo wtedy nie będzie smarowania, do widzenia i po silniku. Także takie coś. Tutaj ta kolejna śruba przy tym właśnie, ja nie widzę tutaj, ale wydaje mi się, że ona jednak idzie do filtra oleju i stąd dopiero idzie. Gdzie to może iść ta pompa? Tam napędzana, tu? No nie wiem, wy się znacie. Ja to tylko przypuszczam w tej chwili, jak to wygląda, ale takie są moje przypuszczenia, być może błędne. Nie o to chodzi. No i przy okazji, zobaczcie, tu jest kalamitka w zawieszeniu. Trzeba to przykręcić, żeby nie było tak, jak ja walczyłem. Widzieliście to na którymś z filmów. Żeśmy grzali, tłukli młotami, aż to w końcu puściło i można było wyrwać ten stary stworzeń i założyć nowy. Także to na pewno przed pracą będzie smarowanie całego ciągnika. No ale w każdym razie tutaj teraz, wracając do naszej pompy, oczyszczę teraz tutaj tą powierzchnię, gdzie ma przyjść uszczelka i miska olejowa. I tu muszę niestety zaczekać na kolegę, ponieważ sam miski nie założę. Ona jest zbyt ciężka. Widzieliście, że liwna, mówicie, że to jest to 355 albo 40, nie wiem. W każdym razie ja mam ją tutaj przy 60. No i taką z powrotem będę zakładał, nie będę nic kombinował. Ale to trzeba jeszcze tutaj powierzchnię przygotować, miskę przygotować, uszczelkę i jedziemy dalej. Jeszcze być może śruby kupię nowe, ale chyba że mam, ale muszę jeszcze zobaczyć, bo rzeczywiście z tymi śrubami to jest tragedia. Nie chcę tutaj tego poobrywać w jakiś sposób, bo niektóre te gwinty to pozostawiają wiele do życzenia. Ale jeśli nie będzie ciekło, to już jest najważniejsze. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Kolejna sprawa z 60, z remontem 60. Zrobiona, składamy dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!